Michałowice to niewielka miejscowość położona malowniczo u podnóży Karkonoszy. Słynie z pięknych widoków, ciekawych form skalnych oraz tajemniczych miejsc, wokół których krąży mnóstwo legend i opowieści rozpalających wyobraźnię. Osadę tę założyli protestanci przybyli z Czech, chcący osiedlić się w spokojnym miejscu, by bez przeszkód móc wyznawać swoją religię. Nie byli jedynymi, którzy zafascynowani bogactwem natury i urodą okolicy odkryli tu wspaniałe możliwości do kontemplacji i rozwoju duchowości. Od wielu lat poszukiwaczy przygód, miłośników historii oraz mieszkańców pobliskich miejscowości fascynuje nekropolia położona w lesie między Michałowicami a Piechowicami. Niezwykły leśny cmentarz, określany również jako sanatoryjny, obecnie nazywany Memento, znajduje się w kompleksie leśnym na Górze Piechowickiej. Ciała zmarłych, których tutaj pochowano, poddano kremacji. Ich prochy umieszczono w metalowych urnach o wysokości 30 cm, zabezpieczonych pieczęciami. Urny zakopywano w ziemi, gromadząc je w wyznaczonym obszarze, który tworzyły trzy stykające się koła, każde o średnicy 6-7 metrów. Na ich zewnętrznej części wytyczono ścieżkę. Naturalną granicę nekropolii stanowiły nasadzenia modrzewi, a z miejsca pochówku roztaczał się przepiękny widok na panoramę Karkonoszy. To tajemnicze miejsce zawsze budziło ciekawość i inspirowało do tworzenia różnych teorii na temat jego historii i powstania. Do niedawna uważano, że jest to cmentarz zmarłych kuracjuszy z pobliskiego sanatorium przeciwgruźliczego Wilhelmshöhe, które po wojnie funkcjonowało pod nazwą Uroczysko. W tym obiekcie w czasie II wojny światowej do zdrowia dochodzili ranni lotnicy Luftwaffe, jednak żaden z nich nie został tutaj pochowany. Na terenie zagadkowej nekropolii przy zakopanych urnach stawiano kamienne głazy z dziwnymi, wyrytymi symbolami. Niektórzy uważali, że są to średniowieczne górnicze znaki walońskie, inni doszukiwali się w nich symboli celtyckich i germańskich. Przypuszczano też, że są to znaki kamieniarskie wykonawców nagrobków. Najbardziej fascynująca teoria mówi, że na cmentarzu dokonywano pochówków wyznawców kultu światła i słońca, a powtarzający się na nagrobnych kamieniach symbol to pismo runiczne. Tajemniczy cmentarz założono prawdopodobnie pod koniec XIX wieku. To był czas, gdy rodziły się nowe nurty filozoficzne i religie. Ludzie poszukiwali duchowości, wracając do swoich korzeni, czyli do wierzeń przedchrześcijańskich. Inspiracji szukali też w religiach wschodu. Na przełomie XIX i XX wieku w Niemczech bardzo modne stało się nawiązywanie do wierzeń starogermańskich. W Karkonoszach tradycja kultu ognia przejawiała się m.in. w obchodach święta Sobótki. Do grona wolnomyślicieli, czyli czcicieli światła, zaliczali się m.in. karkonoscy artyści, słynni bracia Gerhard i Karl Hauptmannowie, pisarz Wilhelm Boelsche oraz malarz-pejzażysta Hugo Dietrich, którego reprodukcje obrazów były wykorzystywane jako pocztówki z Karkonoszy. Ten wybitny artysta zmarł w 1943 roku i pochowany został wraz z żoną Joanną właśnie na terenie leśnego cmentarza. Ich nagrobek jest niestety uszkodzony. Dotychczas odkryto tam 11 grobów z nazwiskami, choć powinno ich być co najmniej 58, na co wskazuje metalowa tabliczka odkryta przy jednej z urn. Ostatni pochówek, jaki został potwierdzony na podstawie zachowanych kamieni, przeprowadzono w 1944 roku. Zmarłą była Helena Lange z domu Schulze, która jako jedyna posiada na kamieniu wyryty chrześcijański krzyż. Dzięki lokalnym społecznikom skupionym wokół Fundacji Ochrony Zabytków i Miejsc Pamięci Memento oraz Stowarzyszeniu Michałowice miejsce jest uporządkowane i oznakowane. Ocalałe nagrobki złożono w jednym miejscu. Aby upamiętnić zmarłych, na cmentarzu umieszczono inskrypcję,
Memento, żyli przed nami w tym pięknym zakątku Karkonoszy. Tu jest ich miejsce wiecznego spoczynku. Pamięci tych, których prochy tu złożono. Dolnośląska ziemia była obszarem wielowyznaniowym. Oprócz obiektów sakralnych, po dawnych mieszkańcach zachowały się także liczne cmentarze. Dziś mają one znaczenie historyczne, kulturowe, religijne i społeczne. Historia każdej takiej nekropolii to świadectwo postaw wobec śmierci, ale również ogród pamięci, poświęcony tym, których już nie ma wśród nas.